Marcin Cejrowski, redaktor naczelny serwisu Plejada. Witam we fleszu celebryckim Ekstra. Znacie ją doskonale z programu X-Factor Radia oraz z pewnej reklamy, co to skutecznie włączała niskie ceny. Jednych fascynuje, innych drażni. Jedno jest pewne. Ewelina Lisowska, bo o niej mowa, to dziś jedna z najbardziej obiecujących polskich wokalistek. Co powiedziała tylko Plejadzie? Będziecie zaskoczeni. Mówię wam, tak będzie. Zapraszam już teraz na kolejny odcinek Flesza Celebryckiego Ekstra. Aż trudno uwierzyć, że w tym drobnym ciele tak potężny, silny, piękny głos. Ewelina Lisowska z nami. Cześć, witaj. Witam. Z nową płytą, jeszcze ciepłą. Tak. Ponad wszystko, trzecie dziecko. No i powiem szczerze, wiesz, jestem laikiem, nie jestem dziennikarzem muzycznym, ale z dużą przyjemnością towarzyszyłaś mi dzisiaj. Znaczy, moją przyjemnością odkryłam, że towarzyszysz mi w drodze do pracy. I nawet jak wspominałam przed wejściem z tobą do studia, nawet troszkę żałowałam, że tak szybko dojechałam. Kawał dobrej płyty. Dziękuję bardzo. A to taki egzamin, nie? Trzecia płyta to już taki poważny egzamin. Pierwsza, całe życie ją tworzysz. Tak. Druga, potwierdzenie sukcesu pierwszej. A trzecia? Trzecia jest dla mnie bardzo osobista i zdecydowałam się umieścić na niej utwory, które właściwie pisałam już od dłuższego czasu, bo piosenka na przykład W domu zabawek powstała 3 lata temu. W tej piosence też gra Czesław Mozil, który był oczarowany właściwie takim magicznym klimatem tej piosenki, także bardzo się cieszę, że udało mi się go namówić na ten duet. A jest szansa na większą współpracę? Bo powiem ci szczerze, że po tym utworze, to jest, zdaje się, czwarty na płycie, tak? Prawda? Pomyślałam, że musicie zrobić coś więcej razem. A to zobaczymy. No, Czesław, czekam na ciebie. Apelujemy. A tymczasem, co powiesz tylko Plejadzie? Co powiem tylko Plejadzie? Chciałabym opowiedzieć historię, która z dzisiejszej perspektywy czasu jest dla mnie śmieszna, ale w tamtym momencie powiało grozą, bo zatrzasnęłam się w łazience i byłam niestety sama w domu, drzwi wejściowe oczywiście zamknięte. Coś mnie podkusiło, żeby zabrać ze sobą telefon. Pies był po drugiej stronie drzwi. Czyli normalnie nie bierzesz do łazienki? Normalnie nie biorę do łazienki telefonu. Na całe szczęście miałam. I to był jeszcze dla mnie ten czas, kiedy byłam w Tańcu z Gwiazdami. Mieszkałam w Warszawie. Wtedy mieszkałam też z moimi menadżerami. Oni wyjechali akurat na 3 dni. I mówię, gdybym nie zabrała tego telefonu, nikt by nie wiedział, co się ze mną dzieje. Taki banał, nie? Ja bym siedziała po prostu 2 dni w łazience, bo tych drzwi nie szło w żaden sposób otworzyć. Były one... Widzę te nagłówki. Miały taki magnetyczny mechanizm, więc po prostu... Bez szans. Ja waliłam w te drzwi, stukałam, kopałam i wtedy mój ówczesny chłopak włamał się do mieszkania, bo nie wystarczyło mieć tak naprawdę kompletu kluczy drugich, bo ja przekręciłam te wejściowe tylko na raz, więc nie można było wypchać klucza kluczem. Jaka akcja. To była naprawdę akcja na miarę Jamesa Bonda. Uratował cię i wyniósł na rękach. Uratował mnie właśnie z tej łazienki. I ja po 2 godzinach jeszcze z mokrymi włosami wyszłam taka zadowolona. Ojejku, mój bohater. Ale lekko wystraszona, co? No tak, oczywiście. Byłam bardzo wystraszona. W końcu powiedziałaś coś o swoim chłopaku. Szkoda, że byłem. Szkoda, że byłem. No, ale tak czasami bywa. Życie. A obecny? A obecnego jeszcze nie ma. No, to kolejny apel. Serce tej pięknej dziewczyny jest wolne. Ja bym tam długo nie zwlekała. Swoją drogą, nie chcę cię pytać o prywatne rzeczy, bo ja wiem, że ty nie lubisz przekraczać raczej tej granicy. Raczej stronie, tak. Proszę bardzo, mówisz, masz. Ale myślę sobie, czy jest jeszcze jakaś taka trudność w tobie, jeśli chodzi o otwarcie na przykład na nową miłość, na nową przyjaźń, na nowe związki, na nowe znajomości, właśnie przez to, że sława spadła na ciebie z dnia na dzień? Czy ty już przyzwyczaiłaś się do tej sławy? Wydaje mi się, że bardzo ciężko jest się do tej sławy przyzwyczaić, szczególnie kiedy bywam w Warszawie właściwie od święta, więc gdy mieszkam w swoich okolicach, mam tych samych znajomych, tych samych przyjaciół i rodzinę, to ja momentami zapominam, że coś się w moim życiu zmieniło. Nie korci cię przeprowadzka do Warszawy, do Wielkiego Świata, nie. Bywanie na salonach i bycie gwiazdą? Mieszkałam tu przez pół roku i właściwie...
ani nie było mi źle, ani nie było na tyle dobrze, żebym chciała tutaj na dłużej zostać. Mam już, wydaje mi się, swoje miejsce na ziemi, gdzie czuję się dobrze i tak naprawdę nie potrzebuję siedzieć w stolicy 24 na dobę, żeby załatwić wszystkie sprawy zawodowe, które mam do załatwienia. Wystarczy mi przeznaczyć na to, nie wiem, 3 dni w miesiącu i jestem zadowolona. I ale tak wiesz, tu są pokazy mody, otwarcie butików, dzień ziemniaka. Tylko wiesz, właśnie mnie to nie interesuje. No. Ja mam zupełnie inne zainteresowania. Fajnie. I lubię ten wolny czas poświęcać na robienie muzyki. Pisanie tekstów. Ostatnio też troszkę boksuję. Także staram się rozwijać wszystkie swoje pasje i na nie brakuje mi wręcz czasu. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Bardzo przyjemne. No i polecamy, bo powtórzę to raz jeszcze. Ponad wszystko trzecia płyta, kawał dobrej płyty, bardzo dojrzałej, tej bardzo dojrzałej kobiety, choć tak drobno i subtelnie wyglądającej. Ewelina Lisowska, dzięki. Dziękuję bardzo.